Witam niezmiennie serdecznie i pozdrawiam z Sopotu. Mamy tu w parafii księży misjonarzy adwentowe rekolekcje. Ponieważ kościół jest zajęty, to myślę, że kaplica musi nam wystarczyć. W dzisiejszej Ewangelii widzieliśmy niezwykłą pokorę Jana Chrzciciela. Mówi, nie jestem godzien, żeby schylić się i rozwiązać rzemyka u sandałów Pana Jezusa. Wydaje się to okej, w porządku. Ale jakbyśmy sobie przypomnieli, rok temu, też miałem rekolekcję tylko w Gdyni, rok temu słyszeliśmy, jak Jan Chrzciciel z więzienia wysłał swoich uczniów do Pana Jezusa. To była Ewangelia według świętego Mateusza, a pewnie za rok będzie podobna Ewangelia według świętego Łukasza, kiedy Jan Chrzciciel wysyła swoich uczniów, żeby popędzić Pana Jezusa. A oni spodziewali się Mesjasza, czyli kogoś, kto wyzwoli ich spod okupacji Rzymian. Co to znaczy wyzwoli spod okupacji? No, nie mniej, nie więcej, to znaczy to, że trzeba zabić okupantów wszystkich, albo przynajmniej tylu, żeby reszta uciekła. I w tych dwóch Ewangeliach, według świętego Łukasza, według świętego Mateusza, święty Jan Chrzciciel wysyła tych uczniów, żeby zadać Panu Jezusowi pytanie, co się dzieje? Miałeś nas wyzwalać, a Ty tutaj uzdrawiasz, nauczasz Ewangelii, o co chodzi? Być może o to chodziło, że i święty Łukasz, i święty Mateusz trochę szerzej opisywali te wszystkie wydarzenia. Ewangelia według świętego Marka jest najkrótsza, więc oni szerzej i dobitniej chcieli powiedzieć, że Ewangelia niesie życie, że dzięki Ewangelii ludzie odzyskują zdrowie i to fizyczne, i to duchowe. Kiedyś tak było, że rolnik szukał żony, właściwie rolnik znalazł żonę, ożenił się, a teściowa przyjechała, żeby zobaczyć te jego posiadłości. I tak chodzi z nim, on pokazuje te wszystkie swoje dobra, ale jej nic nie pasowało. A to trawa była za mało zielona, a to płot krzywo stał, a to drzwi się nie domykały. Już ten rolnik tak zaciskał trochę zęby. I kiedy przechodzili obok zagrody z koniem, ten koń, nie wiadomo dlaczego, się jakoś spłoszył, zerwał się i niestety kopnął tę teściową w głowę. I tak życie tej teściowej się zakończyło. I potem był pogrzeb i ksiądz zauważył na pogrzebie takie dziwne zachowanie tego rolnika, który, kiedy przychodziły kobiety i coś do niego mówiły, to on wtedy tak smutno potakiwał. A kiedy przychodzili mężczyźni i coś do niego mówili, to on wtedy tak też dość smutno, ale stanowczo zaprzeczał. I po tych wszystkich uroczystościach ksiądz pyta tego rolnika, o co chodzi, dlaczego to zachowanie było takie dziwne. No, więc ten rolnik mówi, bo kiedy przychodziły kobiety, mówiły, co za tragedia. To on potakiwał, mówi, rzeczywiście, straszna tragedia. Ale przychodzili faceci i mówili, nie dałoby się tego konia tak pożyczyć na jakiś czas. No i wtedy rolnik mówił, nie, rolnik, koń zabukowany już na 2 lata w przód. Gdy zabraknie pokory, możemy oczekiwać od Pana Boga kary dla naszych wrogów. Możemy pokusić się, żeby mu wyznaczać cele, kogo ma potępić, kogo ma dopaść, kogo ma ukarać. I przez to możemy niestety stać się narzędziem w rękach złego. I chciałbym, żebyśmy nad tym się trochę zatrzymali. Właśnie nad tą pokorą tego Jana Chrzciciela, o której mówi dzisiejsza tegoroczna Ewangelia. Trzeba ogromnej pokory w relacji i z Panem Bogiem, i także i z szatanem. To kogoś to może zszokować, jak to brzmi, że tu z szatanem trzeba pokory. Tak, myślę, że trzeba, że pycha, buta, albo jak to się nazywa, lekceważenie przeciwnika, to jest droga do upadku. Spróbujmy o tym chwilkę pomyśleć, o tej relacji do złego ducha, do szatana czy do diabła. Szatan i diabeł to są takie techniczne nazwy, które oznaczają wcielone zło. Zło, nie wcielone, bo nie ma ciała, uosobione zło. Zło, które pojmujemy, jakiś byt duchowy, który pojmujemy na sposób osoby,
jako jakąś osobowość, jako coś rozumnego, czy kogoś rozumnego. Byt duchowy to znaczy, że zna mnie od wewnątrz. Nie mogę się przed nim zasłonić, nie mogę przed nim udawać, bo on mnie na prześwit, on mnie prześwietla. I może mi się czasem wydawać, że go zdemaskuję, że taki jestem cwany, że mogę sobie pomyśleć, że to jest taki, nie wiem, jakiś kudłaty czy kosmaty niedorajda, który mieszka w wydłubanej dyni i go mogę wodą święconą pokropić albo mogę mu podeptać te dynie, żeby go przegonić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, to co, to woda święcona nie działa? Oczywiście, że działa. Działa wtedy, kiedy ja moją postawą idę za tym, co robię. Jeśli robię znak krzyża, jeśli kropię wodą święconą, to jest moja postawa, moja pokorna postawa, która ma mnie kierować ku Panu Bogu. Ale to nie jest coś, co działa automatycznie, jak jakaś pałka, która przegoni złego ducha. No a ta dynia, ktoś powie, Halloween, takie słynne ostatnio, czy te dynie, czy te czarownice, to nie jest miejsce dawane szatanowi. Tak sobie myślę, w jasełkach też dzieci przebierały się i pewnie się przebierają za śmierć, za Heroda, symbol zła, za diabła, właściwie za diabełka, żeby tak ładniej było. I co? Ta nasza śmierć, te nasze kościotrupy, ten Herod nasz, ten diabełek nasz jest lepszy niż te czarownice, niż te stwory z Halloween. Było wiele takich kulturowo obcych, jak to się mówi, rzeczy, jak walentynki, pewnie rock and roll, a jakoś to się przyjęło i myślę, że problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy się kłócić, że głupota to już jest taki pierwszy krok. Głupota, a potem nienawiść, kiedy się zaczyna dzielić, kiedy się zaczyna kogoś poniżać, to jest wtedy, myślę, krok do tego, żeby stworzyć przestrzeń dla złego ducha. Zło uosobione, to jest niezwykła inteligencja. To jest duch, który zna mnie na wskroś i potrafi zatruć najpiękniejsze rzeczy. Wydaje się, że miłość jest taka piękna, ale ludzie potrafią się odkochać, potrafią zazdrościć, potrafią zabrać komuś męża, żonę, potrafią z miłości do dzieci, potrafią popełniać takie błędy wychowawcze, że te dzieci mają potem bardzo trudno, jeśli chodzi o ich dorosłe życie. To zło potrafi zatruć nawet żal za grzechy, kiedy ludzie chcą się poprawić, ale nie potrafią sobie wybaczyć. I ten żal ciągle gryzie ich gdzieś tam od środka, nie pozwalając na normalne, na dobre życie. To zło potrafi zatruć miłosierdzie. Kiedy chcemy pomóc, a okazuje się, że niestety, tak jak w przypadku, myślę, Kościoła bywało, że chronimy przestępców, chronimy naszych, dlatego że są nasi. Wydaje nam się, że demaskujemy zło, że ludziom pokazujemy rozgłośnie wydawnictwo, w którym twierdzimy, że jest szatan, a okazuje się, że u nas on całkiem spokojnie się zadomowił. Wydaje się, że komuś pomagamy, a na przykład pozwalamy mu trwać w nałogu, pozwalamy mu, albo sami się współuzależniamy. Takie to jest przebiegłe. Co z tym zrobić? Jest taki fragment w Ewangelii, w którym Pan Jezus mówi do świętego Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Ten fragment jest czytany gdzieś, pewnie gdzieś tak blisko wakacji, więc wtedy chyba nie ma takiego wielkiego czasu na to, żeby się nad tym pozastanawiać, a myślę, że warto. Kiedy Pan Jezus zapowiada swoją mękę, Piotr bierze go na bok i mu tłumaczy: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. I wtedy, jak mówi Ewangelia, Pan Jezus odwraca się i mówi do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Co by to miało znaczyć? Otóż zejdź mi z oczu to jest idiom. Tak to przetłumaczono. Idiomów nie tłumaczy się dosłownie. I myślę, że szkoda, że tak to przetłumaczono. Dosłownie Pan Jezus mówi: zejdź, stań za mną, zajmij miejsce za mną. To jest bardzo ważne. Tam jest takie słowo apagę, które mówi Pan Jezus, kiedy przepędza szatana, kiedy pokonuje go na pustyni, ale to jest połączone z takim czasownikiem ruchu, który wyznacza miejsce, Piotrowi wyznacza miejsce za plecami Pana Jezusa. Dosłownie można by powiedzieć: Pan Jezus mówi, zajmij miejsce za mną, idź za mną.
To jest tak, i to jest ten czasownik ruchu, jest podobny, jest taki sam jak w przypadku powołania, powołania uczniów, powołania proroków. Pójdź za mną. Pan Jezus nie przegania świętego Piotra, nie rezygnuje z niego, wręcz przeciwnie, mówi mu, chodź za mną, mimo że zbłądziłeś. A ta nazwa, szatan, otóż zdaje się, że chyba na pewno jest tam użyta bez rodzajnika. To nie oznacza, że Piotr jest uosobionym złem, to nie oznacza tego upadłego anioła, tego bytu duchowego. Oznacza, w Biblii występuje słowo szatan i ono oznacza wroga, oznacza nieprzyjaciela albo kusiciela. Więc gdybyśmy spróbowali to dosłownie tak sobie przetłumaczyć, dosłownie się temu przyjrzeć, to po prostu chodzi o to, że Pan Jezus przypomina świętemu Piotrowi, hej, twoje miejsce jest za moimi plecami. Idziemy dalej swoją drogą, ale pogubiłeś się, bo chcesz mi mówić, co mam robić, zajmij miejsce za moimi plecami, chodź za mną. I to przygotowanie adwentowe do świąt, myślę, że tak by można było sobie to uświadamiać, że nawet w przypadku jakiegoś grzechu, jakiegoś upadku, jakiegoś błędu, jakiegoś zagubienia, to ciągle chodzi o to, żeby spotkać się z Bogiem, który ciągle mówi, za moimi plecami jest miejsce dla ciebie, chodź za mną. Chodź za mną i dalej poprowadzę cię tą, mam nadzieję, dobrą drogą. Każdy upadek, każda próba powstania jest momentem powołania, kiedy Pan Bóg mówi, chodź za mną. Powodzenia.